Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj kolejny film z serii porównania pian, czyli ADBL versus CarLab Beamer. Ja film nagrywam, tak jak wiesz, zimą, teraz w sumie to już styczeń, czyli w tym roku, czyli w tym roku, styczeń, 4 stycznia, kolejny test. Z tego co już zauważyłem, CarLab wypuścił jakieś nowe, raczej nowe produkty, nowe szaty graficzne, więc ja jestem mega do tyłu. No, mam taki produkt, więc takie zrobiłem porównanie. I teraz tak, porównując te dwie piany. Tak jak zauważyłeś, ADBL standardowo 40 ml na litr wody, Pimerek 50 ml na litr wody. Jeżeli chodzi o domywanie, żadnych różnic nie zauważyłem. Znaczy w sumie ten sam poziom, oprócz tego, że na karbonie, jakby ADBL mniej zebrał. Kurczę, także tutaj, no ale to wiadomo. Może myjką jakoś krócej, inaczej dojechałem. Jeżeli chodzi o domywanie, stawiałbym na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi, ale ilościowo, znaczy dla mnie ADBL 40 ml na litr to jest tak idealnie właśnie. I z tego względu nie zmieniam tej proporcji. Nie kombinuję w ogóle. Bo jest naprawdę tak perfekcyjnie, gdzie jest bezpiecznie. Tak jak zauważyłeś we wcześniejszych filmach, nie podgryza za mocno, fajnie odtyka. Dla mnie ta proporcja jest perfekcyjna. Jeżeli chodzi o Beamerka,
tutaj jedyną minusem i różnicą, jeżeli chodzi o Beamera, to jest to, że słabo się wypłukuje. Jego ten produkt, jego przy wypłukiwaniu, kurczę, ciężko się skupić. Ten produkt przy wypłukiwaniu, on jeszcze się bardziej pieni. Także tutaj to wypłukiwanie naprawdę jest upierdliwe, a przy ADBL-u zero problemu. I mam wrażenie, że ADBL by dłużej posiedział. Beamer z szyby spłynął momentalnie. Ten skurczybyk ADBL siedział i mam wrażenie, że chyba by dłużej posiedział. Tutaj, kurczę, ta gęstość jakaś, tak jakby ciężki był ten produkt, tak inaczej się go rozprowadza. W ogóle wyrzucając go już z opryskiwacza, on strasznie takie bąbelki powietrza się robił. Tak jakby był napowietrzony. Także tutaj, ale tak jak było widać w teście, no domywanie naprawdę rewelacja. Tutaj Beamer trzyma poziom. No dobrze, myślę, że test pian, chyba takie porównanie, myślę, że będę kończył, nie ma co. Jeżeli chodzi o całokształt i ten cały miesiąc, ten niby podsumowań tych pian, no za dużo ich nie było. Brylował tutaj ADBL. Na wyróżnienie zasługuje na pewno Klintech, który fantastycznie domywa i z pianownicy PA, gdzie ja lubię taką aplikację, i z oprysku, tutaj to nie ma tematu. Ale osobiście, jakbym miał kupić na zimę pianę, to kupiłbym Bild Hammera. Po prostu. Bo robi to samo, co reszta zawodników. Szkoda, że bo zamówiłem Bild Hammera i jeszcze nie dojechał, więc możliwe, że popełnię jeszcze z ADBL-em porównanie, ale to nie ma sensu, bo ja już porównywałem i to jest praktycznie prawie ten sam poziom. Może minimalnie ADBL troszeczkę lepiej, ale tam mamy inhibitory korozji, z tego co kojarzę, i jest mega bezpieczna. No. Także tutaj jakość pian jest w ogóle już przepaścią w porównaniu do tych, podejrzewam, więc osobiście, jakbym miał wybrać pianę na zimę, to właśnie byłby to Bild Hammer. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!